Dzień dobry Państwu. Izabela Kozakiewicz, witam Państwa serdecznie w programie dla przedsiębiorców Pakt z Biznesem. Dzisiejszym tematem jest rozwój polskich przedsiębiorstw przez ekspansję zagraniczną. Terminu dzisiejszego nagrania nie było łatwo ustalić, ponieważ mój rozmówca pracuje na dwie strefy czasowe, centralę firmy ma w Polsce, a główne źródło przychodowe za oceanem. Dzisiejszym gościem moim i Państwa jest Stefan Batory, prezes Booksy. Cześć Stefan. Cześć Iza, dzień dobry, witam Państwa. Stefan, czy Polska to jest za mało? Kiedy należy zacząć myśleć o ekspansji? Czy Twoim zdaniem polski rynek, specyficzna charakterystyka polskiego konsumenta i nasza kultura, a być może wielkość tego rynku ograniczają w pewien sposób myślenie o rozwoju firmy? Ja bym nie nazwał tego w ten sposób. Na pewno nie ograniczają. Polski rynek jest bardzo duży i jest masa dużych firm, które odniosły gigantyczne sukcesy, działając tylko na polskim rynku. Wystarczy chociażby popatrzeć na ostatnie dwa debiuty giełdowe InPostu i Allegro, tak? To są dwie olbrzymie firmy o kapitalizacji po kilka miliardów dolarów czy euro. I zupełnie spokojnie można działać tylko i wyłącznie na polskim rynku i zbudować naprawdę dużą i wartościową firmę. Natomiast my z Konradem mieliśmy od samego początku jakąś taką żyłkę, która nas ciągnęła do tego, żeby się zmierzyć na najbardziej konkurencyjnym rynku na świecie, jakim są Stany Zjednoczone. I jak uruchamialiśmy Booksy, to uruchomiliśmy je najpierw w Stanach, a dopiero później w Polsce. Więc w naszym przypadku to nie była kwestia tego, że polski rynek był dla nas za mały, tylko chcieliśmy po prostu spróbować walki w innej kategorii wagowej. A czy doświadczenie, bo wy rzeczywiście zaczęliście od Stanów Zjednoczonych, a potem uruchamialiście kolejne kraje, w tym nasz rodzimy rynek polski. Czy ta odmienność konsumentów, no bo kultura jednak w Stanach jest zupełnie inna, w perspektywie różnych branż, również tej waszej, która dotyczy głównie branży beauty, chociaż teraz, jak widzę, też w nowe branże wchodzicie z aplikacją do umawiania spotkań, między innymi w branżę finansową. Natomiast czy ta kulturowa odmienność zachowań konsumenckich implikuje jakoś zmiany strategiczne przy wejściu na inne rynki? Czy ta strategia faktycznie musi być znacznie inna i trzeba ją wcześniej przygotowywać w zależności od kultury, która jest w danym kraju i od tych zachowań klientów? Jak my zaczynaliśmy 5 czy 6 lat temu, to mieliśmy tak mało doświadczenia, że ciężko tutaj mówić o jakimś przygotowaniu czy o jakiejś strategii. Teraz z perspektywy czasu, jak patrzę, to mieliśmy bardzo dużo szczęścia i ta strategia właściwie na wszystkich rynkach jest taka sama. Jeśli są jakieś różnice, to one raczej dotyczą taktyki. Natomiast faktycznie jest spora różnica między zachowaniami konsumentów na tak zwanych rynkach rozwiniętych, czy rynkach zachodnioeuropejskich i amerykańskim, a tych rynkach, które można określić jako emerging markets, czyli Polska, czy RPA, czy Brazylia. Na tych rynkach bardziej rozwiniętych jest dużo większa skłonność do ryzyka, dużo większa chęć do tego, żeby próbować nowe rzeczy i ta adopcja rozwiązań cyfrowych jest po prostu szybsza. A powiedz mi proszę, w jaki sposób przygotowujecie się do ekspansji na nowe rynki? No bo to, że wystartowaliście w Stanach Zjednoczonych, no to mówi, że to była trochę marzenie wasze, trochę taki czynnik, powiedziałabym, prywatny. A jeśli chodzi o wyjście na kolejne rynki, to jak podbijać ten świat? Czym uważasz, że przedsiębiorcy powinni się kierować, wybierając kolejne rynki geograficzne? No bo raczej nie palcem na globusie. Jakie powinni brać pod uwagę czynniki, żeby faktycznie w sposób przemyślany te kolejne rynki podbijać? Ja nie wiem, czy jestem dobrym adresatem tego pytania, bo my popełniliśmy masę błędów i chyba lepsze będzie pytanie, którego nie zadałaś i na nie odpowiem, czego nie robić.
bo my Bardzo trochę. chętnie. To mówmy o błędach. To mówmy o błędach. Bo my trochę tych błędów popełniliśmy i od kilku lat nie uruchamialiśmy żadnych nowych rynków. Natomiast z tyłu głowy mam taki proces myślowy, jak już będziemy uruchamiali nowe rynki, jak tego nie robić. I my bardzo szybko zaczęliśmy otwierać biura, zakładać spółki, zatrudniać ludzi. I pomimo tego, że to nie był może taki bardzo ciężki i kosztowny model, to przez to, że go uruchomiliśmy równolegle na 10 rynkach, okazało się, że spaliliśmy bardzo dużo pieniędzy, a na kilku z tych rynków nam nie wyszło i później się z nich wycofywaliśmy. I dzisiaj, jakbym miał uruchamiać od nowa rynki, to najpierw bym to zrobił zupełnie zdalnie, bo to oczywiście zależy od charakterystyki biznesu i produktu czy usługi, którą się sprzedaje. Ale żeby przetestować rynek, w ogóle nie trzeba zakładać spółki, zatrudniać prawników, zatrudniać ludzi, szkolić tych ludzi, a później niestety ich zwalniać i zamykać te biura. Można to wszystko zrobić zdalnie, można to wszystko zrobić przez internet. I to był taki pierwszy duży błąd, który popełniliśmy. Oczywiście z perspektywy czasu łatwo patrzeć na to z dystansu i nazywać błędem, ale wtedy pewnie. Na tych rynkach, na których dzisiaj odnosimy sukcesy, mogłoby się okazać, że nie odkrylibyśmy czegoś, czy nie wpadlibyśmy na coś, co nam pomogło na tym rynku odnieść sukces, bo z drugiej strony taka obecność fizyczna jest dużo bardziej wartościowa. Taka obecność fizyczna pozwala porozmawiać z tymi klientami, pójść do nich, odwiedzić ich, w naszym przypadku nawet popatrzeć przez ich ramię, zobaczyć, jak oni pracują na naszym systemie. I z tego wyciągnąć jakieś wnioski, których nie można byłoby wyciągnąć zdalnie. Więc to, czego pewnie będziemy szukali przy otwieraniu kolejnych rynków, to jest jakiś miks tej obecności fizycznej i obecności online'owej. Bo na pewno cały marketing można robić zdalnie. Tak, dzisiaj takie narzędzia, czy takie platformy jak Google, czy Facebook, czy Instagram pozwalają dotrzeć do wszystkich użytkowników, którzy są na świecie i z nich korzystają, i się reklamować na tych platformach, więc bardzo szybko i bardzo niskim kosztem można po prostu zobaczyć, czy tam jest woda, zanim się skoczy do basenu na główkę. A my skakaliśmy trochę do tego basenu na główkę, nie sprawdzając, czy tam jest woda. I to, co wtedy robiliśmy, i wydawało nam się bardzo mądre i takie wyrafinowane, to zrobiliśmy sobie tabelkę. W tej tabelce było 20 kilka, może nawet 30 różnego rodzaju parametrów, takich jak PKB danego kraju, jak wielkość sektora beauty, jak penetracja smartfonów, bo trzeba pamiętać o tym, że 6 lat temu smartfony nie były jeszcze tak powszechne jak dzisiaj. I wiele, wiele innych parametrów. I my później przeanalizowaliśmy tą tabelkę i podzieliliśmy sobie rynki na dwie grupy, A i B, a to była ta grupa, gdzie chcieliśmy na pewno być, a B to była ta grupa, gdzie mogliśmy być pod warunkiem, że znajdziemy bardzo dobrych ludzi. Czyli takie trochę oportunistyczne podejście. I po przeanalizowaniu tych wszystkich parametrów i wyłonieniu tych czołowych 10 krajów, zaczęliśmy tam rekrutować ludzi. I to jest drugi wniosek, że najważniejsi są ludzie, bo na koniec dnia to, że nam na kilku rynkach nie wyszło, to nie była zawsze, wina jest złym słowem, tak, ale to nie była specyfika tych rynków, bo nie zawsze jest product market fit, nie zawsze to, co mamy i to, co się sprzedaje na kilku rynkach, będzie na nich działało, chociażby ze względu na różnice kulturowe, o których mówiłaś. I do dzisiaj nie jestem przekonany, czy takie rozwiązanie do bukowania wizyt w salonach, do umawiania wizyt w salonach zadziała w Indiach, bo tam po prostu wchodzi się i zazwyczaj ktoś jest wolny w tym salonie. Tam jest tak dużo salonów i te salony mają tak dużo miejsc, że tam praktycznie nie ma takiej sytuacji, że musielibyśmy rezerwować taką wizytę. To trochę podobnie jak w Polsce z rezerwacją stolików w restauracjach. Była taka firma, chyba niemiecka, która kilka lat temu bardzo intensywnie rozwijała się na wielu rynkach europejskich i weszli do Polski i sprzedawali to swoje rozwiązanie do restauracji, tylko później się okazało, że Polacy nie rezerwują stolików w restauracjach, więc pomimo tego, że idea była świetna i że platforma, oprogramowanie było też bardzo dobre, to na koniec dnia kulturowo ten rynek tego
ten rynek tego po prostu nie potrzebował. I to była sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w Indiach. Natomiast na pozostałych rynkach, takich jak Argentyna czy Singapur, to była kwestia ludzi, to była kwestia zespołu, który tam zrekrutowaliśmy. Więc to jest taki drugi najważniejszy wniosek, że bardzo ważni są ludzie, których zrekrutujemy. My wtedy nie mieliśmy dużego doświadczenia w rekrutowaniu tych ludzi, nie wiedzieliśmy, na co zwracać uwagę i popełniliśmy kilka takich błędów osobowych i przez to też musieliśmy później zamknąć te kraje, bo nie mieliśmy wystarczająco dużo gotówki, żeby je restartować i zaczynać od nowa, i one czekają na lepsze czasy. I na lepszych ludzi. A jeśli chodzi o te kompetencje, rekrutację i ludzi, to czy przy uruchamianiu takiego kolejnego rynku zagranicznego lepszym rozwiązaniem jest faktycznie rekrutacja osób tych kluczowych z lokalnego rynku, takich, które się znają na tym rynku i które są w stanie dużo więcej o nim opowiedzieć też w funkcji tej grupy docelowej? Czy też wysyłanie z centrali takich osób, które macie w boju zaprawione, które znacie i które wiecie, że po prostu dowiozą te wyniki? Połączenie tych obydwu metod. My wtedy też nie mieliśmy wystarczająco dużo ludzi w centrali, ani wiedzy i doświadczeń nagromadzonych, bo startowaliśmy właściwie równolegle na tych wszystkich 10 rynkach. Te różnice między Stanami i Polską, które były pierwszymi rynkami, a później 8 kolejnymi, były dosłownie kilkumiesięczne i my nie zdążyliśmy jeszcze ani zgromadzić know-howu, ani tak zwanych najlepszych praktyk, ani też mieć sprawdzonej i przetestowanej gwardii, którą można byłoby na takie rynki wysyłać, ale jak rozmawiałem z kilkoma innymi założycielami startupów, którzy działają na rynkach międzynarodowych i też na podstawie naszych późniejszych doświadczeń, chyba najlepiej się sprawdza taki model, gdzie ten start rynku jest robiony wspólnie przez takich dwóch co-country managerów. Jedną z tych osób jest osoba lokalna, a drugą osobą jest ktoś z wewnątrz firmy, kto dobrze zna jej strukturę, zna jej procesy, potrafi się po niej poruszać i kto też dobrze rozumie strategię i to, na co trzeba na początku zwracać uwagę. Jeśli chodzi o tą lokalną osobę, to wydaje mi się, że to nawet nie tyle jest znajomość rynku od strony konsumenckiej, tylko rynku od strony pracowniczej, to znaczy umiejętność zrekrutowania dobrego zespołu, wiedza, skąd takich ludzi pozyskać, jak ich wynagradzać, jaka jest struktura rynku, jakie są jego oczekiwania, bo jeśli ta osoba, którą tam zatrudnimy jako pierwszą lokalnie, nie ma takiej wiedzy i nie ma takich doświadczeń, to później idzie za tym całe domino, to ta osoba zatrudnia złych ludzi, źle ich wynagradza, źle ich motywuje i później taki zespół po prostu, mówiąc kolokwialnie, nie dowozi. Więc nawet jeśli ta osoba nie do końca rozumie rynek, w którym my pracujemy, czyli nie do końca rozumie rynek aplikacji mobilnych, może nie do końca rozumie rynek beauty, bo to ta osoba z firmy, ze środka, rozumiejąc, jak działamy na wielu innych rynkach, jest w stanie taką drugą osobę bardzo szybko nauczyć i też patrząc na różnego rodzaju raporty, KPI-e, wykonując po prostu testy i iterując, tak jak się to robi w świecie startupów, te dwie osoby, jeśli są wystarczająco dobre, są w stanie szybko rozpracować ten rynek i szybko dojść do odpowiednich wniosków. Natomiast to, co jest kluczowe i czego się nie da testować, no to są ludzie, bo ludzi, jak się już ich zatrudni, to się z nimi jest na dobre i na złe i ciężko ich co tydzień wymieniać i testować jakieś hipotezy i zwalniać ludzi i zatrudniać nowych. Jakby tego nie można robić. W związku z tym ten element taki HR-owy, ludzki, rekrutacyjny moim zdaniem jest najważniejszy, a jeśli jest wiedza ze środka firmy i firma potrafi szybko testować hipotezy, szybko wyciągać wnioski, to wszystkie inne braki da się nadrobić. A współpraca z tymi wszystkimi osobami, z zespołami na różnych rynkach geograficznych, jak ona jest synchronizowana? Czy macie jakieś cykliczne spotkania, które pozwalają faktycznie edukować ich, czy wypracowywać z nimi wspólne jakieś założenia i komunikacje, ale też jakby kontrolne
kontrolne kwestie, no bo oczywiście jakby z jednej strony bycie z pracownikiem na dobre i na złe, no to jest taki element jakby partnerstwa, natomiast z drugiej strony no też gdzieś ta kontrola musi być, jak to się mówi, kontrola najwyższym stopniem zaufania. Ja nawet nie wiem, czy bym to nazwał kontrolą, natomiast bardziej taki alignment i upewnienie się, że wszyscy wiosłujemy w tym samym kierunku, więc oczywiście jest masa tych spotkań. Czasem się nawet zastanawiamy, czy ich nie mamy za dużo, tak? No bo to są spotkania country managerów i ich zespołów z naszym zespołem produktowym, żeby wiedzieli, jakie zmiany wprowadzamy, nad czym pracujemy, żeby mogli zgłaszać nam feedback ze swoich rynków i mówić, czego potrzebują. Spotkania zespołów marketingowych we wszystkich krajach, tak żeby wymieniać się doświadczeniami, spotkania zespołów sprzedażowych czy zespołów obsługi klienta, więc tych spotkań jest bardzo dużo i one się dzieją na różnych płaszczyznach i na różnych poziomach. I one najczęściej są takimi spotkaniami bardziej związanymi z wymianą doświadczeń i z nauką od siebie nawzajem niż z taką twardą kontrolą. Na koniec dnia oczywiście jest jakby comiesięczne raportowanie wyników, ale znowu my się staramy, żeby ono się sprowadzało do zastanowienia się i takiej refleksji nad tym, jakie popełniliśmy błędy, co można było zrobić lepiej i wyciągnięcia z nich wniosków. I ten aspekt uczenia się i wyciągania wniosków jest chyba ważniejszy od aspektu kontroli. Ja wrócę znowu do tego, co powiedziałem. Jak się ma dobrych ludzi, to można im zaufać i wtedy ta kontrola jest mniej istotna. Jak są dobrzy ludzie, chętnie się uczą, wyciągają wnioski, nie boją się eksperymentować, to wtedy można zamknąć oczy i pozwolić im robić to, co do nich należy, bo te wyniki prędzej czy później przyjdą. Tylko trzeba im dać odpowiednie wsparcie, trzeba im dać narzędzia i czasem im pomóc. I najlepiej, żeby oni o tą pomoc sami poprosili, bo jak im się tą pomoc narzuca, no to wtedy jest często problem, bo ludzie chcą robić rzeczy po swojemu. Tak? Nie, jakby każdy jest inny, każdy też troszeczkę inaczej rozumie pewne niuanse, zwłaszcza te lokalne i my z tak zwanej centrali mamy dużo słabsze czucie rynku niż te lokalne zespoły, więc mamy raczej taką filozofię, żeby tym ludziom pozwalać robić swoje i ich wspierać. Mhm. A w obszarze jeszcze tych jakby wspólnych spotkań, wymiany myśli i wypracowania różnych też kierunków strategicznych pomiędzy tymi, nazwijmy to, dyrektorami, menadżerami regionów. No to oczywiście jakby w dzisiejszych czasach wszystko odbywa się online, ale czy wcześniej mieliście globalnie takie spotkania offline'owe, które integrowały tą drużynę? Czy jednak wszystko działa przez internet i jesteście takimi wolnymi atomami, które się łączą tylko przez sieć? Zresztą w 99% wcześniej też działaliśmy przez internet. Nie spędzaliśmy ani dużo czasu w tych krajach, ani tych ludzi często nie ściągaliśmy do siebie. Natomiast raz w roku staraliśmy się zrobić takie spotkanie integracyjne, zlot tych wszystkich country managerów z kluczowymi osobami od produktu, od marketingu. Bo ta wymiana doświadczeń i budowanie, po angielsku powiem, takiego togetherness, tak? Czyli takiego poczucia tego, że jesteśmy razem, zawsze jest łatwiejsza, jak się ludzie spotkają, jak kilka dni ze sobą razem spędzą i robiliśmy tak zwane offsite'y, ale tak jak mówię, to było tylko raz w roku i raz na jakiś czas my po prostu ich odwiedzaliśmy. Tutaj mój partner i wspólnik Konrad, który odpowiada za produkt, on się starał lepiej zrozumieć, czego te rynki oczekują, spotkać się z klientami na tych lokalnych rynkach, więc to były raczej takie wizyty, żeby lepiej zrozumieć, jak im możemy pomóc, żeby lepiej dopasować Booksy do potrzeb tych lokalnych rynków. I później na różnych innych poziomach czasem takie wizyty też były. Tak? Czasem jak zatrudnialiśmy nowego człowieka, to go ściągaliśmy do Polski na tydzień albo na dwa tygodnie, albo po prostu na tydzień czy na dwa ktoś do niego leciał, żeby pomóc mu się wdrożyć, żeby zrobić mu tak zwany onboarding. Natomiast no, przez pandemię tak naprawdę od roku pracujemy w 100% zdalnie
I tak naprawdę byliśmy do tego modelu pracy dosyć dobrze przygotowani, bo wcześniej przez kilka lat działaliśmy zdalnie z tymi pojedynczymi wyjątkami i tymi rzadkimi spotkaniami. Więc dla nas to nie była jakaś gigantyczna zmiana, ale ewidentnie czuć ten brak takiej osobistej interakcji na wielu poziomach. Cierpi na tym zwłaszcza proces kreatywny. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy będziemy mogli wrócić do biura. Powiedz proszę, jakie kompetencje z punktu widzenia firmy technologicznej, no bo taką jesteście, jakie kompetencje trzymać w centrali, a jakie kompetencje oddać na tych rynkach zagranicznych, mając na uwadze i oczywiście efektywność dotarcia do danego rynku, a z drugiej strony mając na uwadze też budżety, no bo wiadomo, że w niektórych krajach te koszty, chociażby pracownicze, są zdecydowanie wyższe niż w Polsce. Tu poruszyłaś istotny aspekt kosztowy, i to nawet nie jest kwestia centrala versus kraje, tylko raczej kwestia tego, gdzie tworzy się tak zwane centra kompetencyjne. I my na początku, i to się też u nas zmienia wraz z rozwojem tych rynków. To jest tak, że na początku, jak te rynki są małe i jest bardzo mała specjalizacja, i każdy robi wszystko na tych rynkach na początku, bo jest country manager, który bezpośrednio zarządza sprzedawcami, działem obsługi klienta, marketingiem, administracją, finansami, to oni nie mają dedykowanych ludzi, którzy by się tym wszystkim zajmowali, a z kolei trochę ciężko mieć w centrali dedykowanych ludzi do obsługi tych rynków, którzy by jeszcze znali lokalne języki, bo w naszym przypadku to byłby hiszpański, portugalski, angielski, polski, więc ciężko jest mieć na przykład centralnie robioną księgowość dla tych wszystkich rynków. My bardzo dużo outsourcowaliśmy. Na początku w tych krajach mieliśmy zewnętrzne biura księgowe, mieliśmy jakieś często agencje, które pomagały nam w organizacji różnego rodzaju eventów. Natomiast jak te rynki rosną i zespoły na tych rynkach rosną i następuje coraz większa specjalizacja, to też jest coraz większe zrozumienie tego, czego te rynki potrzebują. I coraz bardziej centralizujemy pewne rzeczy. I na przykład performance marketing mamy w tej chwili całkowicie scentralizowany, i kraje po prostu korzystają z globalnego, z centralnego zespołu, który na ich rzecz realizuje te usługi związane z performance marketingiem. Różnego rodzaju narzędzia wspierające czy procesy sprzedażowe, czy administracyjne też mamy w tej chwili scentralizowane. A na początku kraje miały dowolność i każdy kraj korzystał z innego systemu CRM, po prostu z takiego, z jakiego im było wygodniej. I my mieliśmy na początku taką filozofię, żeby było jak najmniej tych overheadów, tak? Czyli tego, co my krajom narzucamy, bo w tym początkowym, bardzo spontanicznym i radosnym okresie startowania ważniejsze jest to, żeby poruszać się do przodu, niż mieć wszystko idealnie poukładane. Natomiast jak te rynki rosną, to zaczynają powstawać pewne nieefektywności, przede wszystkim kosztowe, ale też procesowe. I jak widać, jak było już widać na których rynkach, jak się pewne obszary rozwinęły, to łatwiej nam było później stworzyć pewne wspólne platformy, z których te rynki mogłyby korzystać. Więc na początku było bardzo dużo swobody i wolności, a w miarę tego, jak te rynki rosną, coraz więcej rzeczy centralizujemy, systematyzujemy i ujednolicamy. Ta profesjonalizacja procesów na pewno nie jest łatwa i zabiera Wam bardzo dużo czasu, szczególnie, że pracujecie na kilka stref czasowych. W jaki sposób w tym całym szaleństwie dnia codziennego znajdujesz czas na siebie, czas na rodzinę i na ten oklepany trochę work-life balance, który łatwo nie jest go osiągnąć, sama o tym wiem. Więc jakie triki, jakie metody masz na to, żeby faktycznie działać prężnie z tymi wszystkimi pracownikami na wszystkich rynkach? To tu znowu powiem coś, co zabrzmi trochę jak zdarta płyta, ale to wszystko są ludzie. Ja mam
świetny zespół, który tak naprawdę robi bardzo dużo rzeczy, o których w ogóle już nie muszę myśleć. I wszystkimi rynkami międzynarodowymi zarządza Adam Górniak, i tak naprawdę to na jego barkach w tej chwili jest ciężar koordynowania pracy, zarządzania country managerami. Ja spędzam większość czasu w tej chwili w Stanach, bo rynek amerykański jest dla nas najważniejszy. Natomiast mówiąc o strefach czasowych, tak, my podjęliśmy jakiś czas temu świadomą decyzję, że jeszcze długo nie będziemy wchodzili do Australii, właśnie ze względu na to, że nie chcemy pracować 24 godziny, 7 dni na dobę, że firma jeszcze jest cały czas za młoda i mamy za mało, to głupio zabrzmi, za mało procesów i procedur i za mało ludzi, żeby być w stanie pracować w takim trybie 24/7. Jeszcze nie jesteśmy, nie czujemy się do tego przygotowani, nie czujemy się dojrzali. Więc kluczowe dla mnie, jako dla lidera tej firmy, było po prostu znalezienie odpowiednich ludzi, którym znowu mogłem dać autonomię, mogłem dać odpowiedzialność i w pewnym sensie zapomnieć o różnych obszarach. I to jest jakby pierwsza część odpowiedzi na twoje pytanie. Druga część dotycząca rodziny i work-life balance. Pewnie moja rodzina się z tym nie zgodzi. To znaczy, pewnie moja rodzina powie, że nie mam work-life balance i pewnie będą mieli rację. Natomiast praca jest dla mnie po prostu wielką pasją i frajdą, i ja nie czuję się, jakbym pracował. Dlatego tak trudno mi jest się pilnować po prostu. Dla mnie to jest trochę jak narkotyk. Jestem pewnie klinicznym przykładem pracoholika. Natomiast gdzieś tam udało się znaleźć kilka rzeczy, które razem robimy, jakichś wspólnych zainteresowań czy hobby. Ja od dosyć dawna biegam i często jest tak, że jak biegam, to ktoś z rodziny, żona czy któreś z dzieci wychodzą ze mną, jadą na rowerze i w ten sposób na przykład udaje nam się godzinkę czy dwie spędzić razem. I mieć tak zwany quality time, rozmowę jeden na jeden, bo często jest też tak, że jak się jest w większej grupie, tak całą rodziną, to ciężko jest o taki quality time z poszczególnymi osobami. I to jest pewnie dla mnie taki największy learning w życiu prywatnym, że czasem lepiej spędzić godzinę czy dwie z jedną osobą niż z wszystkimi, bo te wszystkie osoby się czują wtedy nie, jak to powiedzieć, Niezadbane. niezadbane, bo każdy ma poczucie, że mu nie poświęciłem czasu. Natomiast jak spędzę godzinę z synem, czy godzinę z córką, i trzeciego dnia godzinę z żoną, tak, to każdy z nich wie, że im poświęciłem czas. Więc to jest taka lekcja dla mnie bardzo ważna, jak tego czasu brakuje. To paradoksalnie, pomimo tego, że się pozostałe dwie osoby wtedy wyklucza i je zostawia, to dla nich ta strata jest dużo mniejsza emocjonalnie, bo nawet jak byliśmy wszyscy razem, to oni nie czuli takiej więzi i nie czuli, że ten czas był tak bardzo wartościowy, jak ten, który później spędziłem z nimi jeden na jeden. Na koniec pytanie o to, co dalej, bo teraz jesteś w miejscu, w którym no, nie widzimy tego, bo ekran musisz mieć skierowany tak, że nie widać, co jest za nim, a za nim są piękne palmy. Co dalej? Zostajesz tam, gdzie mimo wszystko przenosisz się na inny rynek, planujesz przeniesienie na inny rynek geograficzny, gdzie będziecie dalszą ekspansję realizować, czy jednak centrala? To jest bardzo trudne pytanie, natomiast ja chcę wrócić do Polski i do Europy i myślę, że za 2-3 lata to będzie realne. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, gdzie bardzo intensywnie budujemy zespół w Stanach. W ciągu ostatnich 3 miesięcy dołączyło tutaj do nas więcej osób, niż mieliśmy na pokładzie na koniec grudnia, więc dla mnie osobiście bardzo ważne jest to, żeby być tutaj z tym zespołem w trakcie jego najbardziej intensywnego rozwoju, żeby pewne wartości, tak zwane DNA, kulturę jakby zaszczepić i żeby to miało szansę się przyjąć i ugruntować, bo jak przychodzi w ciągu kwartału więcej osób niż było w firmie przez ostatni rok, to bardzo łatwo o taki drift i o zmianę tego DNA, taką niekontrolowaną.
i jeszcze te kilkanaście miesięcy, 20 do 24 miesięcy, myślę, że bycie tutaj na miejscu w Stanach będzie dla mnie ważne. Teraz jestem na Florydzie, bo to jest rynek, który się tutaj najszybciej otworzył. To jest niesamowite. Ja do dzisiaj nie rozumiem nauki w tym sensie, że na Florydzie te wszystkie obostrzenia i zakazy, które obowiązywały i obowiązują nadal w Europie czy w sporej części innych stanów, tutaj praktycznie ich nie ma. Ludzie bardzo wybiórczo podchodzą nawet do noszenia maseczek, a ta liczba zakażeń, liczba przypadków śmiertelnych jest w zasadzie na takim samym poziomie, a często niższym niż w innych stanach, gdzie te restrykcje obowiązywały. Więc dla nas dzisiaj Floryda jest takim głównym kierunkiem ataku, natomiast widzimy, jak się otwierają kolejne rynki, takie jak Teksas czy Kalifornia, i na pewno to będą bardzo intensywne miesiące. Co będzie dalej, będę się zastanawiał za kilkanaście miesięcy, jak już będę miał przekonanie, że to otwarcie rynków po lockdownie jest trwałe, że jako świat, jako cywilizacja poradziliśmy sobie z wirusem i możemy bardziej długofalowo coś planować, bo na razie jeszcze cały czas chyba jestem w takim trybie, że zastanawiam się, co będzie jutro i w przyszłym tygodniu, a ciężko planować następny miesiąc, bo jak gdzieś się pojawia następna fala, to zazwyczaj dzieje się to dosłownie w ciągu kilku tygodni i ten rynek później jest bardzo szybko zamknięty, więc ciężko poza horyzont taki miesięczny czy kwartalny cokolwiek dzisiaj przewidzieć i zaplanować. Stefan, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę większej przewidywalności mimo wszystko w tych nieprzewidywalnych czasach. Życzę rozwoju kolejnych rynków zagranicznych i powrotu do Europy. Moim Państwa gościem był dzisiaj Stefan Batory, prezes Booksy. Dzięki ogromne. Dzięki, Iza. I też Tobie i wszystkim życzę większej przewidywalności.